Jesteśmy na dnie byłego zalewu Witka koło Zgorzelca. To, co Państwo widzicie za moimi plecami, to efekt braku wyobraźni sprzed kilkudziesięciu lat. Dziś ta tragedia nie miałaby miejsca, gdyby w odpowiednim momencie znalazł się ktoś, kto pomyślałby o przyszłości. Wspólnie zaplanujmy przyszłość naszego miasta i regionu. Partie, które dotąd rządziły Zgorzelcem, myślały głównie o swoich doraźnych celach, czyli o najbliższych wyborach. Żeby było nam lepiej, nam, naszym wnukom, naszym dzieciom, musimy myśleć o przyszłości. Możemy zacząć już od dziś. Jestem kandydatem niezależnym. Nazywam się Walotka, Kazimierz Walotka.